się tam ruch nacjonalistyczny. Teraz przejdę do mojego wystąpienia poświęconym właśnie profesorowi Edwardowi Gumie. Ziemia Wołyńska. Województwo przedwojennych kresów naszych. Ziemia zapełniona dziesiątkami oddalonych od siebie miast i miasteczek, pomiędzy którymi wyrastała sielska kraina wiejskich gmin i sołectw. Osobliwy, liryczny pejzaż wołyński, przyozdobiony przez prostego człowieka obfitością swoich chat i kolorowych list. Na północy równina wołyńska, region rozlicznych łąk i lasów, ciemnych pustw, jezior i bagien. W pasie południowym ziemia uważajna, kraina przeplatana pasmami wzdłuż i zmurowanymi zamkami narodowymi.